Farna po latach wyjawiła straszne szczegóły wypadku. Co naprawdę się wtedy wydarzyło? Ewa Farna, 29 litrów, ponad 10 lat temu była na ustach wszystkich, nie tylko ze względu na muzykę. Wypadek samochody gwiazdy spotykał się z wieloma negatywnymi komentarzami. Co się wtedy wydarzyło? Ewa postanowiła powrócić do tego wydarzenia. Ewa Farna robiła karierę już jako dziecko. Ewa Farna od dziecka była mocno związana z muzyką, posłuchaj. Aktywnie brała udział w konkursach i przeglądach piosenek oraz grała na fortepianie. W 2012 roku rozpoczęła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jednak porzuciła naukę po niespełna roku. Dziś jest znaną wokalistką, cieszącą się szczególną popularnością na rynku polskim i czeskim. Ewa została także żoną oraz mamą. Ostatnio wzięła udział w podcaście Żurnalisty, gdzie opowiedziała o szczegółach kariery, a także tym, że nie planuje więcej potomstwa, na co niewątpliwie wpływ miał jej małżonek. Opowiedziała również o wypadku, który miał miejsce, gdy gwiazda skończyła zaledwie 18 lat. Otrzymała od taty kopertę z informacjami o jej koncie bankowym, ale choć nie chciała zarządzać dużymi sumami, wymarzyła sobie jeden zakup – auto. Ewa Farna i jej wypadek samochodowy. Pierwszy raz spróbowała alkoholu. Wypadek miał miejsce niedługo później. Był to rok 2012. Wokalistka po raz pierwszy spróbowała alkoholu. W maju zaraz po maturze udała się ze znajomymi do restauracji. To mój największy medialny fuck up, tak mi się wydaje, szczerze mówiąc, stwierdziła Ewa. Tam była taka oferta, że był drink za darmo dla maturzystów i miałam 4 te drinki, o godzinie 23 przestałam pić i o 6 rano byłam już tak zmęczona, że wsiadłam za kółko i jechałam do domu. Na prostej drodze zasnęłam. Obudziło mnie trzęsienie prawych kół, wspomina wypadek. Niestety, o jeździe pod wpływem i to niespełna po skończeniu 18 roku życia już niedługo dowiedziała się cała Polska. Ewa Farna wspomina stan samochodu. Nadawał się do kasacji. Samochód był strasznie roztrzaskany. Był do kasacji, zasnęłam, zjechałam z drogi, obudziłam się, kiedy auto waliło się na drzewo centralnie. Miałam coś w głowie, że, byle się nie zderzyć na czołówkę, więc odwróciłam kierownicę i wszystko potoczyło się inaczej, 2 razy dachowałam. Miałam szklany dach, ten się rozsypał na moją głowę, wszędzie miałam szkło. Ewa do dziś nie wierzy, że udało jej się wyjść z wypadku bez szwanku. Ewa Farna wdzięczna za to, że z wypadku wyszła bez szwanku. Jak widziałam auto z dystansu, to myślałam, Jezus Maria. Zrozumiałam, że to było niesamowite, że mi się nic nie stało i nikomu nic się nie stało. Straszne przeżycie, wyznała wokalistka, dziś Ewa jest silną kobietą, odpowiedzialną za 2 pociech. Jako mama stara się zapewniać im to, co najlepsze. W rozmowie z Faktem wyznała, że rodzina jest priorytetem. Mam pracę, którą kocham, ale to one są najważniejsze i organizację koncertów ustawiam pod nie.